Szósty mecz bez porażki odnotowali piłkarze suwalskich Wigier. W meczu na szczycie drugiej ligi suwalczanie zajmujący drugie miejsce w tabeli podejmowali kolejarza Stróże zajmującego miejsce trzecie. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Wigry dominowały przez większość spotkania, ale zawsze brakowało skuteczności. Swoich bardzo dobrych okazji do zdobycia bramki nie wykorzystywali Kamil Lauryn czy Daniel Ołowiuk. Niezłe spotkanie z obu stron, ale tak jak mówiłem, że jesteśmy troszeczkę podmęczeni, mamy sporo kontuzji, które wyeliminowały naszych podstawowych zawodników, jeżeli chodzi o grę. To miało też wpływ na naszą grę. Ona nie była do końca taka, jakbyśmy chcieli. Po meczu trener gości miał wiele pretensji do sędziego. Chodzi m.in. o tę sytuację, po której zdaniem trenera powinien być podyktowany rzut karny. Pan sędzia dzisiejszych zawodów nie dorósł do poziomu chłopaków, którzy zarówno z Wigier, jak i z kolejarza grali i biegali. W następnej kolejce drugiej Ligi Wschodniej derby województwa podlaskiego. Wigry Suwałki zagrają w Łomży z miejscowym ŁKS-em.